Witam, witam bardzo serdecznie. Aleksander się kłania, członek Stowarzyszenia Bronimy Mundury dla Przyszłych Pokoleń. Właśnie, słuchajcie. Dziś jest tak ciężko mi będzie robić ten materiał, bo to jest po prostu coś, co wyrwało mnie z butów. Dzisiaj jest dla mnie bardzo wyjątkowy dzień, ale bo mam dzisiaj te swoje urodzinki, 46-latek. Już, ale zrobiło się poważnie, właśnie dosłownie godzinkę temu, bo do swojej skrzynki pocztowej dostałem coś, co wyrwało mi z butów. Po prostu wziąłem to do siebie do domu i czytam i nie wierzę. I powiem wam szczerze, chcę wam to przedstawić, bo to będzie przedstawienie tego, z czym zderzają się żołnierze, którzy nie mają nic do powiedzenia, patrząc na festiwal przestępstw, który wykonywany jest przez ich przełożonych. No tak, tak to właśnie można nazwać. Festiwal przestępstw. Ja postaram wam się, przyszło do mnie no, kilka stron pisma zaadresowanego do mnie i do mnie, no, do Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń. Tak naprawdę. Ale do mojej skrzynki. No nieważne, no w każdym razie chcę wam to przekazać, pokazać. Nie będę mówił, jaka to jest jednostka z wiadomych przyczyn, ale powiem wam, co na końcu, co robię. A więc zacznijmy. Warszawa, wrzesień. To pismo jest typowo napisane ze wszystkimi zasadami naszych wojskowych pism, chociaż nie jest to pismo z jednostki. No dobrze, lecimy. Zatytułowane jest meldunek. Dotyczy łamania przepisów. Panie Aleksandrze, melduję, iż, śmiesznie się zaczyna, ale naprawdę śmiesznie już później nie będzie. Melduję, iż, tu jest podana jednostka wojskowa, łamane są przepisy. Łamanie przepisów dotyczy, no i tutaj niestety muszę powiedzieć, czego dotyczy. I to bardzo zawęzi, akurat bardzo zawęzi jednostki, o które chodzi, ludzie, no będziecie mogli się domyśleć. Dotyczy szkolenia spadochronowego podczas skoków spadochronowych żołnierzy. Z takiej jednostki skaczą osoby cywilne, które nie posiadają zgody na skoki w owej jednostce. Osoby, które wykonują skoki z żołnierzami, są to bardzo bliscy koledzy majora takiego i takiego, co powoduje, że czasem brakuje miejsca dla żołnierzy na skokach. Dodatkowo pan major na skokach robi, ja mam tu stopnie, imię, nazwiska, słuchajcie, ale no nie mogę ich podawać. Proszę o zrozumienie. Na skokach, dodatkowo pan major na skokach robi sobie prywatę w oparciu o skoki tandemowe. Skoki tandemowe wykonują cywile, którzy nie posiadają zgody dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych RP oraz dowódcy takiej jednostki. Pan major posiada trzech tandem pilotów. I tu są ci panowie wyszczególnieni. Dodatkowo chciałbym zaznaczyć, iż chorąży zrobił kurs na koszt wojska w zaprzyjaźnionym aeroklubie majora takiego i takiego. Skoki osób cywilnych są dopisywane żołnierzom, którzy nie skaczą. A jest to robione, aby panu majorowi wszystko się zgadzało. Skoki tandemowe najczęściej są dopisywane i napisane, komu są dopisywane. Fuh. W miejscu sierpniu żołnierze takiej jednostki wykonywali skoki w oparciu o, tutaj jest miejsce, nie będę tego mówił, żeby nie sugerować. Na powyższym szkoleniu byli żołnierze do tytułu skoczka spadochronowego. Żołnierze zdobyli tytuły skoczka, jednak nie wykonali wszystkich skoków zgodnie z zadaniami do tytułu skoczka. Zgodnie z decyzją majora takiego i takiego żołnierze wykonywali zadanie numer 3 bez broni, a zadanie numer 4 bez broni i zasobnika. Na czas szkolenia spadochronowego przyjechał pan chorąży taki i taki, aby wykonać normę skoków. Pan chorąży wykonał dwa skoki, tylko że te dwa skoki wykonał nie będąc nawet w samolocie. Skoki zostały dopisane panu chorążemu, co jest złamaniem prawa, ze względu na to, że pan chorąży będzie pobierał bezprawnie dodatek żywnościowy oraz dodatek spadochronowy za darmo, co powoduje oszukania, a wręcz okradanie państwa polskiego.
Dodatkowo chciałbym nadmienić, iż pan chorąży taki i taki był w tym czasie zakwaterowany w hotelu, co dodatkowo obciąża kosztami podane jednostkę. Dodatkowo chciałbym dodać, że tej jednostce wiele spraw jest zamiatanych pod dywan, takich jak skok takiego i takiego żołnierza. Żołnierz doznał urazu na skokach w oparciu, i tu napisane w oparciu o co, meldunek jednak został napisany, że żołnierz doznał urazu podczas wysiadania z pojazdu. Inną sytuacją było zrobienie ratowania skoczka takiego i takiego. Zgodnie z decyzją zostało wpisywanie majora takiego i takiego, zostało wpisane ratowanie żołnierza na spadochronie zapasowym, co nie miało miejsca. A zostało to zrobione ze względu na to, aby pan major taki i taki mógł wyrównać swoje braki w sprzęcie spadochronowym oraz część rzeczy przeznaczyć do zaprzyjaźnionego aeroklubu. W jednostce takiej i takiej przepisy łamane są również przez osoby, które wykorzystują swoje stanowiska władzy. Pan pułkownik taki i taki potrafi ściągnąć MRGZ z działań na granicy na wesele własnej córki, tylko po to, aby pokazać, że jest w stanie to zrobić. Żołnierze, mimo tego, że łamali prawo, wiedząc o tym, wykonali rozkaz pana pułkownika, bojąc się, żeby się na nich nie mścił później w jednostce. Musi to być bardzo ciekawy oficer. Na weselu córka pana pułkownika potrafiła nawet tańczyć na masce pojazdu Humvee. Uważam, iż wykorzystanie wyższych stanowisk dla własnych potrzeb jest łamaniem prawa, a postawa pana pułkownika niejednokrotnie to pokazywała. Już nie będę kończył. Meldunek jest napisany przez grono żołnierzy, którym nie podoba się to, co się dzieje, podana jednostka. Dodatkowo chcemy ukrócić to, co się dzieje, aby każdy został rozliczony ze swojego działania. I tutaj jest zakończenie. Powiem wam, że jak to czytam, ja jako żołnierz, to proszę. No mi normalnie włosy dęba stają. Jest tu, słuchajcie, ja nie jestem w stanie teraz na gorąco sprawdzić, czy to jest prawda. Nawet jeżeli udam się tam do tamtej jednostki, będę pytał, to nikt mi nie udzieli odpowiedzi. Ja nawet nie chcę tego robić. Dlatego powiem wam, kochani, co zrobię. Jest tu taki festiwal przestępstw, że to się w głowie nie mieści. Ja się nie dziwię, że żołnierze, tutaj nie można mieć pretensji do żołnierzy, którzy w przypadku tego pojechania tam na wesele wykonywali dany rozkaz, przyjechali z granicy. Pewnie wykonywali tam obowiązki. Jakim cudem zjechali z tej granicy? Ile im to zajęło? Jak się tam znaleźli? Czy były rozkazy wyjazdów? No, mnóstwo pytań. Wszyscy, którzy to usłyszeli, wiedzą, jakie pytania się rodzą, ile tu są setki teraz pytań. Tutaj żołnierze mają dość. Żołnierze mają po prostu dość. I ja im się nie dziwię. To jest właśnie to, o czym my mówimy. Wielu, wielu żołnierzy, obojętnie, od szeregowego, no szeregowego może nie, ale wielu podoficerów, wielu oficerów myśli, że to jest ich prywatny folwark, że żołnierze są po prostu ich własnością, że można ich wykorzystywać do swoich prywatnych celów. Żołnierze mają dość, jest tego coraz więcej, ale to, ja pokazuję takie rzeczy, ale to, co tutaj zostało pokazane, to, co do mnie przyszło, to jest kwintesencja, a ja przeczytałem tylko jakąś tam część. Festiwal przestępstw. Dlatego ja wiem, że to wyjdzie. Ja wiem teraz, żołnierze, że może ludzie nie będą wiedzieli, o kogo chodzi, ale tam u was jest to tak popularne, że będzie wiadomo. Ja znam tą jednostkę. Ja tam bywałem. Wiele tych nazwisk, które tutaj są, wiem, co to są za ludzie. Wiem. I wiem, do czego są zdolni. I wiem, jak traktują ludzi. Ja to wszystko wiem. Dlatego postanowiłem, jeżeli to przychodzi do mnie w postaci jakiegoś pisma, można powiedzieć anonimowego, to jest to z racji tego, czym ja i moi koledzy, koleżanki, czyli myślący odłam służb mundurowych, czym się zajmujemy, powinniśmy się tym zająć. Powinno to wypłynąć. Tylko po to, żeby chociaż to,
Ten festiwal przestępstw skończył się w tej jednostce i założy się, że za chwilę się skończy. To na pewno. A co robię ja? Nie tylko tutaj. Ja już nawet nie będę zadawał pytania do tej jednostki, bo to nie ma sensu. Ja już zadawałem pytania między innymi i w tej jednostce. Nie opłaca się już tego robić. Tak więc wysyłam to do najwyższych władz. Na pewno wysyłam to do placówki głównej żandarmerii. Na pewno wysyłam to do dowódcy generalnego. Na pewno wysyłam to do ministra obrony narodowej. Pismo, które do mnie przyszło, ja je tutaj skopiuję i wysyłam do jako załącznik. Będę się dopytywał, czy jakie zostały przedsięwzięte kroki w stosunku właśnie do tych czynności w tej jednostce wojskowej. To mogę wam obiecać. Ja wiem dokładnie, co ci żołnierze sobie myślą. Panowie podoficerowie, panowie oficerowie, nie jesteście nietykalni. Ja uważam, że jeżeli powinniście myśleć, co robicie, przede wszystkim nikt was nie zwolnił z myślenia. Popełnienie przestępstwa, a jest tu festiwal przestępstw, jest przestępstwem. I ja mam nadzieję, ja mam ogromną nadzieję, że zostaniecie przykładnie ukarani. Czego mogę doradzić? Panowie, tam prawdopodobnie rozpęta się piekło. Jeżeli będziecie straszeni w jakiś sposób, w jakikolwiek, proszę o powiadomienie mnie, ja będę mówił, jak postępują organa ścigania. Czy w ogóle coś robią, czy nie? Ja składam doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Dopytam jeszcze, gdzie mogę to wysłać dodatkowo, aby uzyskać jak najlepszy efekt. Zaczną się kontrole w tej jednostce wojskowej. I to już obojętnie, czy tam, czy gdzie indziej. Słuchajcie, chłopaki w jednostkach, chłopaki, koleżanki, koledzy, jeżeli już coś wychodzi, jakiś syf na zewnątrz, jest popełnienie przestępstwa, jest traktowanie jest jak szmaty, jest wiadomo, jak to jest, kasta, tak? Grupa trzymająca władzę. W każdej praktycznie jednostce wojskowej jest taka grupa trzymająca władzę. Ale prędzej czy później to gówno się wylewa i teraz jest właśnie tak coraz częściej. To wy się nie bójcie. Jeżeli nie macie sobie nic do zarzucenia, to i przyjeżdżają te kontrole, to mówcie jak jest. Bo albo chcecie godnie służyć, albo wiecznie będziecie popychani. Ja ze swojej strony mogę tylko podziękować tutaj tym żołnierzom, którzy przysłali to pisemko. No wbiło mnie fotel, taki prezent na urodziny dzisiaj dostałem, wbiło mnie fotel. Nie przejdę tego obojętnie, nie mogę przejść koło tego obojętnie. Mam dość po prostu takich gości, którzy myślą, że są bogami. Mam ich dość. Nie będę tego wątku tutaj rozwijał, ale mam ich dość. Wiem, jak to jest być gnojonym, wiem, jak to... Ja sobie akurat mogłem pozwolić żeby na to, żeby się bronić, ale oni drążą, oni chcą, żebyśmy to potem my gnoili swoich ludzi tak, jak oni gnoją nas. No, gdzieś jest ta granica, tak czy nie? Nie przechodzę koło tego obojętnie, wysyłam to pismo, wysyłam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Życzę wam tam wytrwałości, panowie. Gdyby coś się działo, bardzo proszę o kontakt. Jak widzę, znaleźliście mnie tym razem, znajdziecie następnym, jeżeli będziecie straszeni, zastraszani, nie wiem co, szantażowani. Bardzo proszę o kontakt, będę o tym mówił. A jak będzie to zbyt otwarcie, to będziemy już konkretnie mówić, w jakiej jednostce wojskowej wyciągniemy to całe syf na zewnątrz. Ktoś może powiedzieć, jak można srać do waszego gniazda. To powiem wam, ten właśnie przypadek pokazuje dokładnie, że to gniazdo jest już tak pełne G, że jedno G zrobione w to gniazdo, a jest to uzasadnione, żeby tak zrobić, to już wielkiej różnicy nie zrobi. Mam nadzieję, że organa ścigania się za to zabiorą. Tyle. Rozsyłać ten film. Czas skończyć z tym wszystkim, bo to się nie dzieje tylko w wojsku. Taki prywatny folwark
uzyskiwanie korzyści majątkowych i tak dalej, to jest tak samo w policji i w wielu, wielu innych instytucjach. Koniec z tym. Koniec z tym. Tak uważam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, rozsyłać materiał. Ja ze swojej strony, bo to pewnie się troszeczkę rozejdzie, zapraszam na swój kanał YouTube, Chorąży Aleksander Siergiej, bez znaków polskich. Znajdziecie to bardzo łatwo, klikać, subskrybować. Koniec już z takimi rzeczami, takim traktowaniem żołnierzy, traktowaniem jednostek jako swój prywatny folwark, jako swoją, nie wiem, swoje źródło dochodu. Zacznijcie być żołnierzami, panowie dowódcy, żołnierzami przez duże D, a nie po prostu przestępcami. Mam nadzieję, ja chciałbym wierzyć, że to wszystko okaże się jedną wielką fikcją, ale ja nie będę tego wyjaśniał. Po co? Jeżeli ktoś ma na ten temat coś do powiedzenia, wie o co tutaj chodzi, chce się zgłosić, proszę bardzo, ja z przyjemnością zapoznam się z tym materiałem, ale to, co dzisiaj dostałem, przesyłam, jak powiedziałem. Dalej do wyższych instytucji. Niech się dzieje. Panowie wytrwałości, najlepszego. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich widzów. Aleksander.